Dzień dobry Państwu, 13 października 2020 roku. Nieprzypadkowo stoimy przed polonezem, którego pewnie większość z Was doskonale kojarzy z kanału. Obok mnie jest Piotr Bernas, Wam również. Witam Paweł. Tak samo dobrze znany, szacuneczek. Witam wszystkich. Piotrek, nagrywamy dzisiaj poloneza na prośbę jednego z widzów, który jest zainteresowany zakupem tego samochodu. No widział ten... Tak, właśnie. Bo były też wątpliwości. Ten samochód jest na sprzedaż. Wystawiony jest za około 10 tysięcy, jeśli dobrze kojarzę. No, tam 10-500, jakieś tam negocjacje. 10-500, tak. I teraz, Piotrek, ten kolega prosił, żebyśmy pokazali to auto w detalach. Nie ma problemu. Dobrze, że już wystawiłeś je z garażu. Czeka nam tutaj już od wczoraj gotowy. Odpalimy go zaraz, no na zimno można powiedzieć, tak? Tak jest. Przez noc się przecież schłodził, zobaczycie od razu jak sobie pracuje. No i co, zaraz się przejedziemy? Tak jest. Gdzieś się zatrzymamy, pokażemy go, spróbujemy od spodu może coś tam pokazać. Przejedziemy się, Paweł, gdzieś tam może na CPN, wiesz, na przykład. Takie miejsce, wiesz, żeby nam nikt nie przeszkadzał, żebyśmy też nikogo nie kolidowali. No właśnie. I tam sobie wszystko porozmawiamy na temat tego samochodu. Dobra, to co? Powiemy, ja opowiem jeszcze raz, kto tam z widzów nie oglądał, to po prostu opowiem jeszcze raz ze szczegółami wszystko o tym samochodzie. No i gitara. Tak jakbym go tam reklamował trochę, czy nie. No, no wiadomo, po to nagrywamy. Tak. Cyk. Palimy, przypominam, że jest to silnik 1.4, 16-zaworowy. Tak sobie pracuje, proszę Państwa, świeżo po odpaleniu. Się tutaj nakręcimy spokojnie. Niestety widzicie, że jest dość ciasno, ale to miejsce jest bliżej niż te garaże Piotra, które znacie. I cofka. To Paweł, może wsiądźmy do niego. A to ja cię wyprowadzę, wiesz? Tak? Ja pójdę za tobą. Ja będę wyjeżdżał na wsteczny. Spokojnie, wyjeżdżaj na wsteczny, nie ma problemu. A Państwo sobie popatrzycie na poloneza w ruchu. Jak widzicie, żarówki tutaj są. Zdaje się inne, zaraz Piotr pewnie o nich opowie. W sumie źle, że nie jesteśmy w tych garażach, które znacie, bo tam są jeszcze części blacharskie, które Piotrek kupił do tego samochodu. Mam nadzieję, że nie zapomnimy wspomnieć o tych częściach, co tam jest. No dobra, wsiadam i ruszamy. Widzicie, w środku jest czyściutko. Wow. Zapraszam na pokład. Tak, nic się tutaj nie zmieniło od ostatniego nagrania. A ostatnim nagraniem w sumie to był film, jak złapałem Magdę przy jadle. Tak, przy takim. Ale tam nie było szczegółów, tylko. Już jadle, tak, tylko szybka akcja. No to co? Tak. No to jedziemy. Jedziemy. Piotrek, powiedzmy przede wszystkim samochód z którego roku? 97. Klamki jeszcze stare, ale o tym to będzie zaraz, jak wyjdziemy na zewnątrz. Przebieg tutaj tego samochodu to widzę... 89 tysięcy na tą chwilę, dlatego że samochód tam co jakiś czas jeździ, także ten licznik się przestawia trochę do przodu. Okej, ale możemy zapewnić, że ten przebieg jest jego przebiegiem. Z tego względu, że zaraz opowiem najpierw duże historię tego auta, także... Wspomnimy rodzinną historię. Radio, widzicie, jest tutaj dołożone. Na pewno lepsze niż było przy wyjeździe z salonu, o ile w ogóle było. O ile w ogóle było, właśnie. Tak. Za dopłatą. Właśnie. Dźwięk silnika no jest trochę inny niż w
normalnym polonezie. Chociaż to też jest normalny polonez, normalny, prawda? Polonez w zasadzie, tylko że trochę wiesz, wersja taka jakby bardziej poszukiwana wtedy, bardziej no. droższa. Nie pamiętam, jaki był stosunek tych cen, czy to było dużo drożej, czy nie. Jeśli ktoś pamięta, to napiszcie proszę w komentarzach. Pojedziemy się tędy może. Szybkie spojrzenie do tyłu. Podsufitka bardzo ładna w tym samochodzie. Deska też, ale te deski chyba nie pękają. O, już by było, nie? Pani na ten, na remont blacharski. Pani wyjeżdżała także. No życie. Niestety, nie ujmując niektórym paniom, bo ale... No właśnie, no niektórzy faceci też jeżdżą kiepsko, to normalne. Nie to, żebyśmy tutaj tylko na panie wjeżdżali. Wszystko, jak widzicie, jest doczyszczone. Nie ma tutaj mowy o żadnym kurzu, o jakichś zaniedbaniach takich samochód estetycznych. Generalnie przeszedł jakoś tam taki auto detailing z mojej strony. Jakiś czas temu. A Piotrek, raz, że umie to robić, a dwa, że robił to dla siebie, więc... Nie było to robione oczywiście wczoraj, natomiast no. mówię, zaraz po zakupie przeszedł taki grubszy auto detailing, natomiast nie było też jeżdżone jakoś tam specjalnie tym samochodem, żeby go tam zabrudzić, więc... Mhm. To może można się przygotować, tam wypachnić coś tam, ale to i tak lepiej naturalne, żeby taki jaki jest na co dzień. Jasne, oczywiście. Włączamy się, proszę Państwa, do ruchu. Tutaj trasa numer 12. Na Radom. Przed nami Radom, a z tyłu Piotrków. No i wprawne oko dostrzeże już Jaguara. Jaguara, no tak. X308, który właśnie. Który był mój. Który był Piotra, proszę Państwa. I został przy susze. Został przy susze. Tak, i jeździ nadal. No i to, nie, żeby było śmieszniej. Nie, że handluje samochodami, natomiast Russell, który go kupił ode mnie. No właśnie, jest Anglikiem. Anglikiem i po prostu dowiedział się, że ja mam Jaguara, to chodził, aż go wychodził. On musi mieć Jaguara, on jeździł Jaguarem w Anglii, także dlatego tak mnie nachodził i mówię, zdecydowałem się na sprzedaż. Ale jak widać, samochód został przy susze. Tak, no ale jeszcze... O nie, Jaguarze, cię będziemy ten, także... Wracając do Poloneza, to w Jaguarze jest silnik 3.2 V8. 4.2. A, 4.0 chyba. Tam, nie, tam był 4.0. No. 4.0 V8. Bo tam, albo są 3.2, ten był akurat 3.2, tak, obydwie V8-ki. Miałem takiego Jaguara, tylko że w przedłużonej wersji nie mogłem znieść jego proporcji. A ten jest krótki i wygląda świetnie. No ale dobra, mniejsza o to. Poczekaj, gdzie się zatrzymamy? Jest to pewno, no nie wiem. Gdzieś tam z tyłu, nie? Tutaj, albo tutaj, dobra. Nie wiem, czy to dobre miejsce. Dobre, pewnie, bardzo chodzi dobre. Chodzi o to tylko po zaprezentowanie samochodu, bo nie będziemy jakichś tam dziwnych rzeczy dobra. wyczyniać z tym samochodem. No a jeszcze zanim go pokażemy, to poprosiłem Piotra o rundkę wokół wokół CPN-u. Wokół stacji benzynowej, no. Jak już wielu z Was zauważyło, przy susze mamy sporo fajnych samochodów. I ten Polonez jest jednym z nich. Zdaje się, że w tym momencie jedyny Polonez z silnikiem rowera przy susze, ale nie jedyny jeżdżący w sumie na co dzień Polonez Karo Plus. Bo jak pewnie pamiętacie panią Iwonę ze szmaragdowego Plusa z normalnym silnikiem, ale jeszcze na czarnych blachach RDG, który jest w jej rękach od nowości i na razie nie planuje się go pozbywać, no chyba, że akcja okaże się nieopłacalna. No dobrze, auto zaparkowane. Piotrek, przejdźmy do prezentacji. Może wiesz co, jeśli pozwolisz, żeby przyspieszyć, skupmy się po prostu na jego gorszych punktach nadwozio, na nadwoziu, tak? Dobrze. Żeby nikogo nic nie zaskoczyło. Słuchajcie, ten samochód jak kupiłem, no to jakieś tam mankamenty blacharskie miał, w sensie jakieś tam purchelka tu i tam i tak dalej, i tak dalej. Ja już na kilku filmach mówiłem, jaką ja sobie tą metodę zastosowałem, naprawy. Po prostu zakładam szczotkę drucianą na wiertarkę. Te miejsca takie neuralgiczne zaczynam czyścić do gołej blachy, żebym widział, czy tam jest dziura, czy tam nie ma dziury.
i po prostu powiem ci tak, wyczyściłem ten samochód tak samo w jakichś tam punktach, jakie miały neuralgiczne i wszędzie zdrowa, normalna blacha. Tak samo, więc czerwona farba antykorozyjna, dwie warstwy kładzione, potem dorabiany lakier i sobie w ten sposób tutaj porobiłem takie punkty, które Paweł właśnie pokazał. Takich punkcików tu kilka na tych punktów jest kilka, tak. Z tym, że tutaj jeszcze mamy takie miejsce. Tak, ale jak widzicie, to było doczyszczone, nie ma tej dziury. To było robione już ponad rok temu. Ja po zakupie tego samochodu kupiłem od razu zestaw reparaturek. No właśnie, miałem nadzieję, że nie zapomnimy o tym powiedzieć. Przyszły klient dostanie te reparaturki, z tym, że do tego doszło nawet, że nawet nie rozpakowałem od tamtego roku. Przyszły paczki, są zabezpieczone, bo na początku miałem wizję, żeby to pozakładać, te reparaturki, pomalować cały lakier, położyć i tak dalej. Natomiast po robieniu tych wszystkich moich takich zaprawek swoją taką metodą, uważam, że nie ma najmniejszego sensu, bo lakier jest bardzo ładny, jest oryginalny. No właśnie. I takie punkciki, gdzie ja sobie to załatałem, tym bardziej robiłem to rok temu i nic nie wychodzi, więc nie wiem, jak ktoś tak ogólnie, Paweł zrobił ujęcie samochodu, to kompletnie nie ma potrzeby. Ja wiadomo, że ktoś się może trafić taki, co by chciał tak zrobić. Natomiast reparaturki ma ode mnie w gratisie. No właśnie, a co to dokładnie jest? Bo pamiętam, że chyba progi. Paweł, wiesz co, kupiłem tak, progi, kupiłem doły drzwi całe, na wszelki wypadek. Kupiłem te rybki, które tu są. Myślałem, że one są skorodowane. No. Jak widać, normalnie tu żadnej szpachli nie ma, kompletnie nic, po prostu zdarte do gołego, zaminiowane za pędzelkiem, za dobrałem lakier. Dobierałem po numerze lakieru. Po numerze lakieru dobierałem i po prostu no, facet trochę musiał ten lakier jeszcze tam skorygować z tego względu, że to już ten lakier jest pewnie trochę wyblakły. No i jak widać, wszystko trzyma się kupy, wygląda normalnie i mówię, żadnych... Wiadomo, samochód ma swoje lata, to nie jest samochód wyjechany z salonu. Nie jest to samochód po żadnej renowacji, więc wiadomo, z czasem, to jest blacha na polonezie, no nie oszukujmy się, to były też inne technologie, więc jakieś tam purchelki musiał mieć, ale proszę mi uwierzyć, że zapewniam, że nie miał żadnych kompletnie dziur. Jedynym takim jeszcze, jak Paweł powiedział na początku, pokażmy jego tam, jego takie mankamenty. No. Natomiast mówię, to o tym żeśmy już powiedzieli, że gdzieś tam robiłem takie, jak widać, tak. Tu na przykład jakieś tam zapraweczka, no jest takich punkcików, ja zresztą tym pędzelkiem, gdzie tam było coś rysnięte, coś drapnięte, o tu to samo, z tym, że mówię, cały czas tu jest normalna, zdrowisieńka blacha. Wszędzie to samo, doły drzwi tam sobie pomalowałem. Jedynym miejscem, przepraszam jeszcze Paweł, przejdźmy z drugiej strony może. Jasne, auta. Dobrze. Jedynym miejscem, gdzie po wyczyszczeniu tą wiertarką pokazały mi się jakieś dziurki, to były te doły drzwi, tutaj. I tu, ja nie jestem żaden lakiernik, ale sam sobie rozrobiłem jakąś tam szpachlę i tu po prostu nałożyłem mu trochę szpachli. W tym miejscu, dosłownie na tych drzwiach. Tak jak widać, też to robione było rok temu. Tu kompletnie nic się nie dzieje, po prostu taką metodą, to też ja już tak za każdym razem mówię, z Piotrusiem Kowalskim, bo on jest taki mój pomocnik tam, mieszka po sąsiedzku ze mną. Piotr Kowalski, którego kojarzycie tak, od Cinquecento. Tak, który taką dużą oglądalność, podoba się ten film. No to mówię, to on chłopak mi pomagał, żeśmy sobie tu razem, tak tu się mówi, nakładali szpachle, ja nie miałem w tym kompletnie doświadczenia, nie prowadziłem to do żadnego lakiernika, żadnego blacharza, tylko sobie po prostu tak sami żeśmy zakitowali, to tylko te drzwi. Jakby się ktoś bardzo uparł, no to mówię, tu są troszkę szpachli położone, bo tu się pojawiły jakieś tam prześwity tej blachy. A poza tym kompletnie nigdzie. Ale tak jak mówiliśmy, tutaj te reparaturki są, tak? Znaczy reparaturki są całych dołu drzwi, ale no to właśnie. Gdyby ktoś sobie chciał założyć. Od wewnętrznej strony nie obrabialiśmy tego, bo to nie było sensu. Nie, bo to jest pewnie. I tak od wewnątrz, tego nie widać. Także mówię, mógłbym tam zetrzeć tą wiertarką, czy tam nie wiem, jakąś szpachelką. Okej. Tutaj, jeśli by kogoś interesowało, takie miejsca też możecie sobie sprawdzać. Widzicie, materiał jest tutaj cały. Wszystko jest czyściutkie. Ja jeszcze sobie wsiądę, żebyście mogli spojrzeć, jakby to było, gdybyście kupili tego poloneza. Gałka, no to oczywiście też można założyć, że można sobie zmienić. Uzgodniliśmy wczoraj, napisałeś mi, że chciałbyś ten film nagrać. Dosłownie rano powiedziałem mojej żonie, żebyśmy podjechali, kupili trochę pasty, tak jak kiwi w takim szybkim dozowniku i przepastować to. Ale to znowu szybko, dzieci tak. Rano do szkoły, bo miałem nawet na pierwszym filmie, któryśmy nagrywali, to już mówiłem, że miałem to zrobić. Że to będzie, no. Natomiast powiem wam tak, że mnóstwo jest tych gum, ale od starego typu, takich gumowych, od tych starych polonezów. Takiej gałki nie mogę, znaczy te gałki mówię, takiego mieszka nie mogę nigdzie zdobyć. Może słabo szukam. Natomiast no to jest zwykły mieszek do obszycia, jakby się ktoś bardzo uparł, no wiadomo, też jakieś tam ma zużycie. Poza tym, no to wszystko jest. Ktoś to może uszyć zawsze, nie? Nie jest surawy, ani nie jest nic po prostu normalny, jak to się mówi, od pracy, od zmiany biegów po prostu się coś tam zużywa.
Dobra, tutaj jeszcze rzut oka na podsufitkę tego samochodu. Ok, zajrzymy tu tylko do tyłu, żeby pokazać, że kanapa jest czysta. Podłoga zresztą też, boczki w super stanie. W zasadzie w idealnym, można powiedzieć. Jeszcze raz, jak jechaliśmy, to powtórzę. Ja po zakupie tego samochodu, on, nie ukrywam, stał gdzieś w stodole. Mhm. Przesiąkł z jakimiś tam zapachami takimi różnymi, jak to się ze stodoły, jakieś tam takie dziwne rzeczy. Ja się zajmowałem kiedyś autodetalingiem, więc ten samochód, ja, żeby nie wtrącać wielu wątków. Rozebrałem ten samochód, całą podłogę, wszystko, powyciągałem fotele, powyciągałem wszystko z bagażnika, łącznie tam z wykładzinami bagażnika i tak dalej, i tak dalej. Trzeba powiedzieć, do gołej blachy. Wszystko było czyszczone profesjonalnymi środkami, narzędziami i tak dalej, i tak dalej. Także jest pomyty, wyczyszczony, wypachniony samochód, no i kompletnie podłoga zdrowa, bo miałem też możliwość wtedy zobaczenia podłogi. O, jest właśnie. Zdrowiusieńka. Jak tu się coś da zobaczyć, to proszę bardzo. Wiesz co, Paweł, ja sobie pozwolę przesłać Ci dzisiaj zdjęcia. Zdjęcia tych, jakbyś na końcu filmu mógł umieścić te zdjęcia, bo to też jest bardzo istotne, bo to przejdziemy do tego tematu, bo ten samochód przeszedł całą generalnie, cały remont zawieszenia. W sensie piaskowania, malowania i tak dalej. O tym coś tam wspominaliśmy, nawet fakturę pokazywaliśmy. Tak, na tę fakturę to jeszcze na ten temat za chwileczkę powiem, natomiast mówię, no stał na podnośniku w warsztacie profesjonalnym ponad miesiąc. Został rozebrany tam do, jak to się mówi, do ostatniej śrubki. Powyciągane całe zawieszenie, to wszystko poszło do malowania, do piaskowania, zostały zmienione amortyzatory, tarcze, hamulce, no nie wiem, zbiorniki, przewody paliwowe, przewody hamulcowe, nowy zbiornik, nowe tłumniki, no cały układ wydechowy, tak jak mówię, no mnóstwo rzeczy, które pokażę zresztą na fakturze. Rozrządy, oleje porobione, oleje w mostach, oleje w skrzyni biegów. No wszystko, co tylko było możliwe. Zresztą ja powiedziałem w tym warsztacie, że róbcie samochód jak dla siebie. Tak, żeby było wszystko, tak, co tylko wynajdziecie. Także mechanicznie to jest po prostu igła. No i tak jak, to czuć, jak się nie mieści. Mówi, tak. że tu nie ma nawet jednej złotówki do dołożenia do tego samochodu. Blacharsko uważałem, że nie ma sensu prowadzić tego do lakiernika, bo tak jak powiedziałem, nie chcę psuć lakieru, nie chcę malować samochodu, bo ktoś kiedyś powie, że słuchaj, malowany, a może no, to było nie wiadomo co robione. Jak są blachy, pewnie niech sobie ktoś zrobi po swojemu. Dobra. Czekaj, czyli co, żadnych tutaj przygód blacharskich ten samochód, jakichś wypadkowych? Nic a nic. Absolutnie. Zresztą wiedziałbyś o tym, prawda? Tak, ten samochód generalnie, nie wiem, powtórzę jeszcze raz, ten samochód jest kupiony od szwagra mojej żony. Oni go kupili jako auto dwuletnie w 99 roku, samochód jest z 1997 roku. Oni kupili go normalnie jako auto dwuletnie. Mam tutaj zresztą, teraz pokażę na końcu filmu tą całą teczkę z tymi fakturami, z tym dalej, to jest faktura zakupu tego samochodu, bodajże na 20 coś tysięcy, taka wtedy były ceny. Wszystkie papiery, które tam razem z tym samochodem dali, mówię, cały czas w jednych rękach. Samochód jeździ w gospodarstwie rolnym, ale nie jako samochód rolniczy, bo tam jest normalnie, bo właśnie z tego mówię, podkreślam to dlatego, że samochód był bardzo mało używany, bo tam są normalnie jakieś maszyny, traktory i tak dalej, a tym samochodem dojeżdżała mojej żony siostra do pracy, do Łomży, do pracy, jest pielęgniarką i dojeżdżała po prostu do pracy. I to takie były czasy, jak kupili ten samochód, to było to cudo. Cieszyli się, mieli go tyle lat. Potem samochody się pozmieniały w rodzinie, potem się pojawiły nowe auta, jasna więc sprawa. Polonez jakby przeszedł na drugi plan, nawet na trzeci plan. No i tak sobie stał, aż w końcu doszło do zakupu przeze mnie. No i super. To co, otwieramy bagażnik, bo tego jeszcze nie widzieliśmy? W bagażniku jest, ja nie przygotowywałem się, w sensie, że no jest tam parę gratów, ale... Spoko, Maroko. Ale tak ja myślę, że nie takie to, rzeczy już nie, widzowie. Ale świadczy to tylko o tym, że był samochód normalnie na co dzień użytkowany. Jest użytkowany przeze mnie. Nic tam dziwnego nie ma, no buty dzieci, no pewnie, jakieś koszulki od dziecka, zabawka, nawet tak, jeszcze z nad wody jakieś z piaskownicy, widzę, jakieś tam zabawki, tak, nie, jakieś koło zapasowe, aluminiowe, o, wszystko pozabite, kwotowane. Też to wszystko było rozebrane, wyczyszczone, wyprane, te wszystkie wykładziny, a to są zwykłe takie, jak mówię, jeszcze jak dzieci jeździły, jakiś ręcznik, jakieś zabawki, no normalna sprawa. O, tutaj mamy, rzuca się w oczy Piotrek. Tak, rzuca się w oczy... Uło. Już sięgnąłem. Ja pozwolę sobie, może jak już jesteśmy przy tym temacie, to po prostu otworzę. Tu są. To już było w poprzednim filmie, ale tak, pokażmy, żeby tutaj jeszcze żyły, raz, żeby nikt tam nie musiał może szukać. Ktoś nie oglądał, ale już ten film jest typowo taki, żeby ktoś wiedział, o co chodzi, że nie będzie zadawał, jak to się, może ja jestem otwarty na każde pytanie, ale jak to się mówi, no już będzie miał rozeznanie.
Tu mamy jakieś rachunki uproszczone, tu jakieś faktury, tu jest cena 14 coś, pojazd do tego, to dobra, to jest mniejsza z tym. A, poczekaj, ile on nowy kosztował? Poczekaj, bo to chyba nie jest faktura zakupu, tu jest dalej gdzieś faktura zakupu, wiesz, Paweł, poczekaj. Poczekaj. Nie, no poczekaj, 20 170. Tak? No. No to tak kosztował. Pewnie. No i tu są wszystkie papiery od alarmów, od jakichś tam dziwnych rzeczy, no tak jak mówię, to był, to jest FSOBU. Jakieś instrukcja obsługi, Polone za karo plus. No wszystkie papiery od nowości, tak wszystko jak jest. Jak po kolei, nie chcę się teraz tego przeglądać szczegółowo. Ale dla mnie najistotniejsze i dla klienta przyszłego jest bardzo istotne. Chcę pokazać właśnie to, jak samochód po zakupie wstawiłem do serwisu. Takiego serwis nazywa się Prima w Łomży. Profesjonalny serwis. Samochód został podniesiony do góry. Stał tam ponad miesiąc, bo rozebrane zostało wszystko od spodu. A że mają mnóstwo podnośników, to sobie po prostu pozwoli na to, żeby jeden z tych podnośników uziemić. No i robili. Robili jak dla mnie, jak dla siebie, powiedziałem, tak zaznaczyłem. Fakt jest faktem, że faktura wyszła niemała. To jest paragon i faktura imienna moja. Połóżmy to w ten sposób. To są dwie kartki A4. Pozycji jest 52. Wszystko to są te 52 pozycje, to są części, które zostały wymienione na nowe w tym samochodzie. Wszystko z cenami i tak dalej, i tak dalej. Płyn Borygo, cylinderki hamulcowe, amortyzatory, filtr paliwa, klocki hamulcowe, linki hamulcowe, szczęki hamulcowe, pasek wielo, jakiś tam tego, no to i wszystko, krzyżaki, jakieś opaski, no wszystko to, co uważali, że jest troszkę zużyte lub wymaga wymiany, żeby to wyglądało jak nowe, żeby ten samochód jeździł jak nowy, więc wymieniali. Ja tak zresztą zaznaczyłem, powiedziałem, róbcie samochód, żeby to było tak, jak nowe. Faktura wyszła 7750 zł. No grubo. Grubo. Także no tyle zapłaciłem za tego, także tak naprawdę. I wy już nie musicie. Także już ktoś, kto go kupi, nie musi. A proszę wierzyć mi, że kto kupi jakiś samochód używany, który na przykład typu Polonez, Warszawa, Syrena, już nie, taki to nie wspomnę, ale nawet duży Fiat czy Polonez, jeżeli będziecie chcieli go dopracować do takiego stanu, jak ten jest dopracowany, nie będzie mniej kosztować. Dlatego, że jest mnóstwo takich detali. To nie chodzi o to, że ktoś wymieni olej i rozrząd zrobi, to jest okej, cała wymiana. Bo jakaś tulejka, tu zostało zrobione wszystko, po prostu wszystko, najmniejszego luzu nie ma, wszystko, geometrię i tak dalej, no wszystko po prostu mówię rozebrane. Na końcu tego filmu, ja po prostu, znaczy Pawłowi dzisiaj prześlę zdjęcia, gdy samochód był na podnośniku i Paweł jakbyś miał, znaczy, miał do Ciebie taką prośbę, na sam koniec po prostu, żebyś na koniec tego filmu powrzucał po prostu te wszystkie zdjęcia. Oczywiście. One są na internecie, ja ich tam powrzucałem na internecie do ogłoszenia, natomiast ktoś sobie oglądając ten film przejrzy, jak wygląda zawieszenie tego samochodu od spodu, bo to wszystko było fotografowane. Wrzucę, prześlę Ci te zdjęcia, jak ja go oczyściłem, rozebrany jak był, jak to wszystko wyglądało. Także super. Proszę mi uwierzyć, że pod względem technicznym nie ma to tamto. Wydaje, że wizualnym, bo tu jest wszystko oryginał, nie ma żadnej spinki, nie brakuje. No przed chwilą żeśmy się czepili we dwóch tutaj tego Mieszka nieszczęsnego, ale mówię, to takie jest po prostu, no gdyby był, tak, no, może 20 na siłę, gdyby mu chcieć, to, no, 20 to można mu coś a jak nie, to mówię, przepastować ten Mieszek. Poza tym każda śrubka, każdy detal, wszystko jest oryginał. Samochód jeździł u poprzedniego właściciela w pokrowcach, także po ściągnięciu tych pokrowców okazało się, że siedzenia są w idealnym stanie, żadnych przetarg, żadnych przepaleń, jakiejś najmniejszej dziurki nie ma w tym samochodzie. Że coś przepalone papierosem czy coś, no mówię, wszystko wyczyszczone, wypachnione, każdy detal, każda klameczka, każda spineczka, wszystko chodzi, wszystko działa. No jeszcze te klamki, widzicie Państwo, stare jeszcze, na szczęście ja tych nowych nie mogę znieść, tych plastikowych, dużych. Blokada, jeszcze jak za komuny. Znaczy za starych czasów, no. A, berlok, tak, czy jakoś tak? Blokada, no, skrzyni biegów. To jest blokada antykradzieżowa, podejrzewam, no raczej, bo antykradzieżowa. Samochód ma immobilizer, dwa piloty do immobilizera, dwa komplety kluczyków. Czyli komplet to, co dostał w fabryce. Piotrek, pokażemy go tylko jeszcze pod maską, bo nie wiem, czy w ogóle na którymś filmie to było widoczne.
Tu nie było czyszczone, widzę, panie detailerze. Słuchajcie, je czyściłem z tego względu, że ja, jak mówiłem na ostatnim filmie z Sabem, to był trochę pozalewany olejem, więc wyczyściłem, bo chciałem zlokalizować, gdzie są jakieś wycieki. Tu nie czyściłem nic, bo tu żadnych wycieków nie ma, więc nie było takiej potrzeby. Samochód miał, został mu wymieniony olej, wymieniony rozrząd, naklejki rozrządu, wszystko jest. Tak jak mówię, w tej firmie, w tej samej, co robili mi te całe zawieszenia. Sonda lambda, oleje w skrzyni biegów, w mostach, no co tu więcej? No rozrząd, wszystkie filtry oczywiście, no więcej tu nic nie ma. Żadnych wycieków jakichś tam nie ma, wszystko jest suche, ja tego nie czyściłem, także uważam, no nie wiem, trochę się tu poci może spod głowicy, ale no, mówię, nie rozbierałem tego, bo to nie ma potrzeby. Samochód ma przebieg 80, ile tam byliśmy? 89 chyba. 89 tysięcy, no, no jak mówię, no rośnie trochę, ale znikomo. Dobra, ja tu pokazuję, wiesz, tak, tak jakby oczywiście. Ktoś pewnie chciał sobie zajrzeć, tu jeszcze win, gdyby kogoś interesowało. Tak, można sprawdzić. Tak. Wszystkie te blachy tutaj, Paweł, możesz pokazać, o wszystko to jak ktoś patrzy na jakieś nadkola, na jakieś takie zakamarki, to wszystko jest zdrowiusieńkie. Także normalny samochód do jazdy. No gdyby to doczyścić, to po prostu. No wiesz, Paweł, no nubeczka, można, no to nie? Ja to mogę zrobić tego, wiesz, jutro to zrobić czyściusieńkie, bo no. Mam środki do czyszczenia silników, popsikam tym środkiem, wezmę kerszera, przemyję i dziękuję. Ale fakt jest faktem, że widzisz, jaki był efekt ostatnio z Sabem, że no. Po takim myciu nagle przestał mi samochód chodzić, odbiło mu na jeden cylinder przestał chodzić. Z tego względu, że te nowoczesne samochody są zabudowane, jak się myje silnik. Tam się jakoś nic nie wleje, ta budowa trochę chroni. Natomiast tu jest wszystko na wierzchu. Widzisz, Paweł, nawet taki, o, jakiś tutaj komputer czy coś, zaleje mi się coś takiego i będę szukał, jak to się trzeba mówi. By to jakąś reklamówką, kurczę, obinąć. No mieliśmy przykład, jechaliśmy z Sabą, nagrywaliśmy film, widział, co się działo. Jechał, jechał, chciał łapać na cztery w raz gary. Jechał dobrze, raz źle, no tak. Łapał, przestawał, tak, że no, potem takie efekty mogą być, że ktoś przyjedzie i nagle samochód, jak to się mówi, złosi się w rzeczy martwych, przed samą sprzedażą okaże się. A, jeszcze tu jedną rzecz robiłem. Tak? Ostatnio mi się zapaliła, napalała, mżyła tak leciutko, kontrolka ładowania. Zmierzyłem ładowanie, było tam no niecałe 14 V. Z tym, że nie było ładowania, tylko takie, jakieś takie sytuacja. Zawiozłem alternator do firmy Bendix do Radomia, gdzie się zajmują regeneracją i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Zapłaciłem 300 teraz za alternator. Proszę, jak wygląda. Wygląda jak nowy, bo tak oddają. Mierzyłem ładowanie. Co normalnie powinien mieć ładowanie jakoś tam 14 i coś volta, ten ma nawet powyżej, lekko ponad 15. Także mega ładowanie. Czyli w tej chwili. To też macie do przodu już. Tak, no to jest ostatnie. Raz, że kasa, a dwa, że problem z głowy. No nie? I problem z głowy, bo to mówię, wszystko było robione, człowiek nie przewidzi. Wiadomo, że są szczotki w alternatorze, są szczotki w rozruszniku. Takich rzeczy się, jak to się mówi, nie przewidzi. Tutaj była sytuacja, że nie stracił ładowania, tylko zaczęło się to lekko tak świecić, ta dioda, ten akumulatorek taki na pulpicie. Także to też jest taki ostatni mój jakiś tam taki... Też macie to dołożone po prostu, no. W prezencie można powiedzieć, nie? No to co? Chyba powiedzieliśmy wszystko, tak mi się wydaje. Możemy jakieś, Paweł, zrobić takie ogólne ujęcie, żeby ktoś sobie zobaczył, jak się generalnie samochód prezentuje, tak wiesz. Chociaż nagrywałeś jakieś... Tak, dalej. No. Stań, Piotrek, może tam jakąś miniaturkę zrobimy, o. Czekaj, cyk, to jedno takie. Dobra, o, teraz tak. No i pięknie. A jeszcze mogę coś od siebie dać? No jasne. No, słuchajcie, nie to, że chcę na siłę komuś reklamować, bo to nie na tym to polega, tylko tak naprawdę ten samochód to jest tak sprzedawany po kosztach. Z tego względu, że widzieliście, faktura opiewa na prawie 8 tysięcy złotych. Nowe opony do niego doszły, teraz ten alternator i tak dalej, i tak dalej. Samochód, ten, kto go kupi, naprawdę będzie zadowolony z tego auta. Go nie polecam, w sensie tak, też żeby tak go myślę. Na siłę komuś sprzedać, tylko ja sam jestem fanatykiem motoryzacji, fanem motoryzacji. Zresztą Paweł tak samo, widzicie, że w tych takich, cały czas się kręcimy w tych kręgach motoryzacyjnych. Ten film nie polega na tym, żebym ja komuś wcisnął coś, tylko po prostu naprawdę polecił komuś samochód, który kogoś pocieszy. Jeżeli ktoś lubi albo chce zacząć przygodę z jakimś takim, chociaż nie ma już ani polonezów, to wszystko znika. A jak są, to mówię, no tak samo trzeba w niego jednak włożyć, żeby doprowadzić do takiego stanu. Powiedziałeś zacząć przygodę, przepraszam, że ci wejdę w słowo. Tu zaczniecie tą przygodę bez jakiegoś rozczarowania przede wszystkim. Nie przejedziecie się na tym samochodzie, nie zniechęcicie się, bo ten samochód po prostu wam się odwdzięczy bezawaryjną eksploatacją. Mówię, przepraszam, no ktoś może mi zarzucić, że metodą taką robiłem jakieś tam, mówię, takie zaprawki pędzelkiem, ale naprawdę, no nie widzę najmniejszego sensu malować całej karoserii, bo wiadomo, że dzisiaj, żeby na przykład to pomalować, więc trzeba pomalować cały tak, element, no. Bo potem się zaczną jakieś, jak to się mówi, przejścia, jakieś pięć kolorów na samochodzie, pięć kolorów na samochodzie i tak dalej. Ogólnie wrażenie sprawia normalne,
mówię, z bliska coś ktoś przypatrzy, no to mówię, to było malowane pędzelkiem przeze mnie, ale tu wszystko jest normalnie zdrowe. W ten sposób też sprawdziłem, czy jakikolwiek... Czy gdzieś nie ma dziur. No. Czy nie ma dziur. Kompletnie nigdzie poza tam na tych przednimi drzwiami. Piotrek, jeszcze tu koniecznie muszę pokazać opony, bo widzę, że są w stanie... Opony są nowysieńkie. Jak założone. Nowe, no. Nie, no nie jak nowe, tylko opony kupowałem, no w tenkie zamawiałem przez internet, nowe opony. Zresztą takie same mam, tej samej firmy mam na Mercedesie, tylko że rozmiar mam 185. Na dowód. 285, przepraszam. Na dowód, proszę Państwa, wrzesień 2020. Także no rok temu były opony zakładane, także tu nie przejechały żadnych, co tak, pewnie z 500 km. No, no może 500 nie, bo ten samochód już... Może od tamtego roku zrobiłem nim tam ze 2-3 tysiące kilometrów, ale to tylko na takiej zasadzie, że po prostu rekreacyjnie gdzieś sobie jeździć. No jasne. No mówię, wszystko, hamulce, zaciski, wszystko poszło do piaskowania, regeneracje przeszło, czyszczenie, nowe klocki, nowe tarcze, nowe tam jak mówię, te szczęki. No słuchajcie, no ta faktura na 7 tysięcy nie wzięła się znikąd. Tak naprawdę, to jeżeli byście spojrzeli szczegółowo na tą fakturę, tam jest za naprawę, za te wszystkie, za te 1600 zł. A reszta to są części. To nie jest tak, że ktoś mnie skasował, wziął takie pieniądze powiedział, i złapał idiotę, i jak to się mówi, złapał idiotę i mnie skasowali na takie pieniądze. Wszystko jest wyszczególnione punkt po punkcie, VAT, ile to, tamto, cena i tak dalej. Sama naprawa kosztowała 1600 zł. Czyli wszystko inne rzeczy to są normalne rzeczy. Spółki, jak to się mówi, w firmie branej, gdzie oni mają sklep. Tak jak na przykład Intercars czy Econaft. Są to normalny Prima, to jest warsztat, który jest przy takim ogromnej hurtowni czy sklepie jakimś motoryzacyjnym. Także to wszystko jest normalnie brane. Według mnie oferta jest świetna i skoro auto jest wystawione za 10, a samych tych mechanicznych rzeczy było za 8, no to coś tu... Ktoś zapyta, a czemu go sprzedajesz? No. Słuchajcie, no samochodów miałem kilka, wszystkiego mieć nie można. Przyjdzie zima, mam garaże zapchane samochodami. I tak naprawdę w tym momencie ten Polonez jakby nie będzie miał miejsca za chwilę do garażu. Bo coś kolejnego wstawiam, też mam jakieś w głowie nowe projekty, zresztą podobnie trochę nadaje jak Paweł, że chciałbym wszystkiego spróbować. Tak. Poloneza widzieliście. A życie jest krótkie. Tak, nie? Malucha widzieliście, Poloneza miałem, Saby miałem, Mercedesa mi się mam i jeżdżę. Jak się coś nowego trafi, mało tego. Przeglądam różne strony, tak samo szwedzkie, tam pracuję, więc też tam czasami tam... No i stąd te Saby w ogóle, tak? Ale nie, mówię, też tam między innymi, ale też tam ciekawe oferty nieraz pokazują. Też można coś trafić, czego jeszcze nie miałem. Poluję teraz na przykład na te Volvo serii 240. Te takie kanciate długie i tak dalej, i tak dalej. Także no to mi chodzi po głowie. No, miałem, przygoda moja z Polonezem jakby się kończy, zacznie się nowa z czymś innym. Za jakiś czas będzie z czymś innym i tak dalej. Co Paweł, komu ja to mówię? No. Ty przerobiłeś samochodów może tyle, co ja włosów nie mam. Nie, myślę, że ty chyba więcej, no coś nie, mi się wydaje. Z tego co widziałem, to nie będziemy się licytować, ale no... No sporo ich było. Dobra Piotrek, no to co, nagadaliśmy się już z pół godziny, w zasadzie ty się nagadałeś. To co, palimy go, odprowadzamy. Krótka przejażdżka, jeszcze prosta w stronę z Bożeny, wracamy i no Paweł odwozę do domu. Dobra. I słuchajcie, no polecam, nie polecam, no uważam, że kto go trafi... Można śmiało polecać, trafi, myślę, no to, z czystym sumieniem ten samochód. Kto go trafi, będzie miał fajny samochód, fajną zabawę, fajną przygodę z motoryzacją, a tu jest tym bardziej polską motoryzację. No właśnie. No to co, palimy? Jeszcze cię odprowadzę kawałek i zaraz wsiadam. Ruszyliśmy, proszę Państwa, w kierunku na Radom, tak żeby pokazać, że samochód na trasie spisuje się świetnie. Że ma te 100 koni. I że ma te, chyba tam 103 nawet było w jakichś tam danych podawane. Ja mam taki test sprawdzania, o rączki sobie trzymam. O właśnie, samochód proszę sobie bardzo. Jedzie, to tam wiadomo jakaś lekka korekta, ale to nie ma żadnego ściągania samochodu. I piąty bieg, już mamy stówkę i sobie leci jakby... To Polonez, wiadomo, że to nie ma porównania do jakichś samochodów współczesnych. No nie ma, wiadomo, no ale to myślę, że ktoś, kto szuka i ktoś, kto przyjedzie po niego, to będzie tego świadomy w pełni i nic go tutaj nie zaskoczy, zwłaszcza po obejrzeniu takiego filmu, bo sam przed przyjazdem chciałbym obejrzeć taki film i jeszcze dowiedzieć się tylu rzeczy pozytywnych o takim egzemplarzu.
Nawet chyba bym wysłał lawetę w ciemno po taki samochód. No widzę. Słuchajcie, zakręcamy tutaj. Pewnie. O, tu chyba się z Sabem ostatnio zatrzymaliśmy też, coś mi się tak kojarzy. Przepuścimy auta, powrót do domu. Mhm. Tu jeszcze pokazuję detale, jak się tylko da. Ja tam na filmie, o którym mówiłem, miałem wizję, żeby ten, tam trochę popracowuję w Szwecji, żeby tym samochodem jechać do Szwecji, mhm. Ale też no niestety, bo tam coś pewne rzeczy zabieram, także jeżdżę busem, ale chciałem po prostu pojechać, żeby właśnie nagrać jakiś filmek, że i przede wszystkim, żeby Szwedzi byli w szoku, bo tam no. Ja osobiście tam jeżdżę 5 lat i tam Poloneza jeszcze nie widziałem. Oni myślę, że też nie. No i myślę, że oni też nie, na takich skrzyżowaniach i tak dalej. Bardzo bym się spodobał pewnie, w sensie coś innego. No dla nich to byłby klasyk od razu, nie? Także, a mówię to dlatego, że nie boję się takiej wycieczki, bo to dla niego to jest jakby no właśnie, no. Zwykły przejazd po takim serwisie to do Opoczna, czy do Gielniowa, czy tam do Radomia. Kierownica, proszę Państwa, nawet nie drgnie. Nie no, jest stoi idealnie prosto, ale nie telepie, tak. Przyhamujemy jeszcze, Piotrek? I pięknie. Notabene hamulce tu są bodajże Lukasa. Znaczy nie bodajże, to raczej na pewno no. Lukasa ma. Bo też z silnikiem rowera miały właśnie hamulce Lukasa. Świadczy o tym, że był wcześniej na BZA, samochód był właśnie kupiony od szwagra mojej żony, jak mówiłem, z Podlasia. BZA także to jaki BZA to powiat? Zambrów. A Zambrów. No i gitarka. Co jest w obuzie?